Witam was z tej strony, Jazzgot, Heroes of the Storm. Zobaczymy, kim będą chcieli grać nasi towarzysze. Jakieś propozycje, halo? Okej, mamy dwóch zabójców. Może wezmę Diablo. Okej. Czekaliśmy to hello? Ja napiszę hello. Będę grzeczny, napiszę hello. Oh, hi friends. Stay while and listen. Powinien jeszcze napisać. Będę ci wiernie służył. Czekam na sygnał. Niedługo będzie nowa postać w ogóle właśnie protosów. Wojownik najprawdopodobniej. Mógł ktoś... Zawsze mówiłem, że... Słyszę wołanie. Mógł ktoś konkretniejszego powiedzieć tutaj Diablo podczas bycia wybranym niż tylko... Przepraszam. Ktoś zamawiał jednoosobową ekipę rozbiórkową? Ja zobaczymy. Zniszczenie i metal. No i teraz wezmę Malfuriona, mi się wydaje. Pokażę im, gdzie zergi zimują. Jestem gotowa. Nie wiem, czy ta odmiana jest dobra, czy nie zergowie powinno być, gdzie zergowie zimują, ale to już nieważne. Wezmę Malfuriona. A nie, Lili, okej. Okay. No ale healer to healer. Chociaż Malfurion wydaje mi się, że jest lepszy. Do boju. Podniemna świątynia. To jest fajna mapa. Chyba ulubiona. Havandera? Tak mi się wydaje? Ja to nie wiem. Która jest moja ulubiona w sumie. Jest dużo fajnych map. Te najnowsze z Diablo. Te wieczny konflikt. Czy tam odwieczny konflikt. Czy jak to tam się nazywa. Nie podobają mi się, szczerze mówiąc. Są jakieś takie mało wyraziste. Bo te są ogólne w sumie. Takie... Być może jak już związane z grami Blizzarda, tak troszeczkę. A tamte dwie mapy, ten wieczny konflikt, są konkretnie związane z Diablo i... Nie wiem. Ostatnio rozmawiałem z HTK-em o Diablo 3, że on kupił sobie niedawno z dodatkiem Reaper of Souls, powiedział, że się fajnie, bardzo mu podoba i tak dalej. I właśnie ja tak stwierdzam, że Reaper of Souls zmienił bardzo dużo na o wiele lepiej. Ale ja mam ten posmak, ja grałem w podstawkę i taki posmak mi został tej podstawki Diablo 3, że to nie było to, to po pierwsze było za łatwo, zaraz to najpierw, regeneracja zdrowia rzecz jasna, zaraz to nazwę, bo przecież na dół, to ja pójdę na górę. I było za łatwo przede wszystkim, poziom trudności był zbyt prosty. No jasno, skrzydła chcę. Jasno, skrzydła chcę. Na solo na bota, Avala nie szczeiła, że już zaczynamy chyba. Jestem nadal ukryty. Uch! Prawie. Prawie straciłem życie. Goni mnie, goni mnie. Muszę mordować. Zeratul! 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 Uważaj! Znaczy nie mówię do Zeratula, żeby uważał oczywiście. O! Niebezpiecznie, niebezpiecznie. O cholera, myślałem, że go dorwałem.
Myślałem, że go tak wepchnąłem, że dałem radę go wepchnąć. Że dałem radę go wepchnąć w pole wieżyczek. Ja nie mam zamiaru tu się bić, to przecież to jest chore. 8 sekund. W tym czasie zdążę się teleportować z powrotem. Oj, czarno widzę. Szarf widzę? Nie, czarno widzę. Chodzę, nadchodzę. Oni już skończyli górną. Uzdrawianie, okej. Okay. Było najlepiej. Chyba się nikogo... A, nie, 1-2. Nie jest tak źle. Nie. To zmienili, to jest nowe. Ale wolę jednak Ognisty Diabeł. Tracimy doświadczenie, więc... Nie możemy zapominać, że tracimy doświadczenie, nie będąc na liniach. I patrzcie, już ich doganiamy, bo oni są na środku tylko. No właśnie. Nazibo zginął, super. Cholera jasna, mnie tłuką jak... A tu nie ma studni. Narzekają strasznie na Brightwing. Albo nie, tych. Mamy jeszcze 9 sekund, panowie, zdążymy. A matko, no. Moja magia płynie już poprzez komnaty świątyń. Kurde, mają... A nie, no nie mają tak dużo poziomu więcej. O! Skupili się na mnie, co powinno być dobrym pomysłem naszej taktyki, bo ja jestem tankiem niby, ale nasza drużyna nie bardzo skupia się na walce. Nie rozumiem, co tu się przed chwilą wydarzyło, naprawdę. Ta gra jest tak dziwna, nie rozumiem, o co tu chodzi. Źle się dzieje w państwie duńskim, naprawdę. Rozwalą nam niestety... A, już, za późno. MATKO! Przepraszam, ale Boże, jak we mnie rośnie teraz gniew, no. Mam za mało dusz, zdecydowanie. Tu rozwalili też nam świątynię. Tylko 51. Ach, kurde. Koleś będzie w dół uciekać.
Mamy go. Odmówić pewnej dozy umiejętności prowadzą twoją dłoń. Również twierdzę, że... Szybko, bierz go, dziewczyno! Świetnie! Okej, mamy gazola. Wolę zionięcie niż apokalipsę. No i mamy osobiony ten... obóz. Tfu, chciałem kliknąć, że już nadchodzę. Reynor, ja rozmawiałem ostatnio z kim, nie powiem z kim, że... Reynor jest bardzo dobry na pchanie. Że naprawdę on jest jakby czasami... Może go skonstruować nie jak zabójcę, a... Chociaż w sumie on jest bardziej przydatny jako... Jako pusher, czyli specjalista, niż jako zabójca. Dobra, lecę tutaj. Zagapiłem się na co się dzieje tam. Trochę jej wystraszyłem. Dobra. Uniknąłem bomby. Przejmujemy ponownie świątynię. Niestety oni dolną przejęli całkiem. Ale u nas też nie jest źle. I u nich więcej zginęło osób. Uch. Wracajcie do swoich wojenek. Ach! Odwrotu do odwrotu! Ach, jasna cholera, no. Powracają. Okej, mamy go, ale... O, rozwaliliśmy dolne. No mana, careful! Trzeba bronić. Przepraszam, że tak mało komentuję, ale jakoś teraz próbuję być bardziej in game mode. Mam setkę. Mam 100 dusz, znaczy się. Dobra, nie ma na to czasu. Okej. Okay.
szybko. Quickly. Take money. Udało się. Wow! Wyczerpała się moc moich świąt. Wolę jednak pasywne. Wybierz talent. Niestety. Zaraz, czy. Będzie może. A, ty już nie, za późno. Potem co sprawdzę. Mało many. Widzimy ich paru? Jak my ich widzi? A, bo nasi stronnicy tam są. Okej. Wow, nieźle. Nieźle. Cholerna Lili. I jej ultimate. Ta zdecydowanie zmniejszyli obrażenia. Wkrótce będą się pławić w świetle mojej chwały. Oj nie, myślałem, że nie jestem ten w formie Mounta. Czyli że nie poruszam się szybko. Chociaż na chwilkę. Gazol zaraz do mnie przyjdzie. Brama poszła się walić. Okej, po gazolu. Wracamy. Na dole mamy już całą. Kto nie żyje? O, ETC również, świetnie. On chyba wziął sobie umiejętność, że więcej pająków. Ajajaj. Znajdźcie sobie inny powód do walki. Do odwrotu. Mimo wszystko tutaj nie ma niczego. Nieźle. Niczego do obrony, chodzi mi. O! Świetnie. A, chciałem być tego przynętą, żeby nie próbowali. Nie próbowali zobaczyć, czy bossa robimy, ale wydaje się, że. Okej, teraz
Dłuższy, o większy zasięg, to mi się bardzo przyda. Dobra, dobra. Bronimy, bronimy. Atakujcie mnie. Okej, nasz boss zniszczył im twierdzę, atakuje teraz ich Nexus. Nie, Nie, Nexus chyba to się nazywa. Ancient chciałem powiedzieć, ale no. Wow, spodziewałem się, że gra nie będzie zbyt dobra, ale wychodzi na to, że się pozbieraliśmy. Mamy 3 poziomy więcej. Oj, nie patrzyłem. Bardziej sprawdzałem, czy ktoś nie atakuje. Nie, 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 nie. Odepchnął mnie i wycofał mi. Nie, raz zginąłem. Dwa. A, oni nam nie ten. Widzę go, ale... Prawie! Piękna sprawa! Ja pierdzieliłem się w zombiaki, ale nie wydaje mi się, żebym zadał obrażeń jakich. Na pewno... A może ja? Chciałbym powiedzieć, że na pewno nie ja. Ta nietykalność. Nadchodzę, nadchodzę! Wybaczcie, moi przyjaciele, ale robiłem obóz. I good game! Spokojna gra. Znaczy na początku było trochę nerwów, muszę przyznać, że trochę się denerwowałem. No i krzyknąłem raz, może dwa, dobrze już. Przyłapaliście mnie. Ale nie było źle, naprawdę. Widzicie, można się w każdym momencie odbić. Oj, dostałem za zadanie codziennie. Ciekawe, czy wrócę na 11. No właśnie, okej. Okay. Byłem na 10. Miałem bardzo fajną serię zwycięstw. I doleciałem do 10 rangi. I potem zacząłem przegrywać. Oj. Właśnie ten poprzedni odcinek, który dostałem Artasem, to była jedna z tych właśnie serii porażek. Dobrze, kochani, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w Heroes of the Storm. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!